Doskonałe spotkanie na koniec. Nic, tylko się cieszyć, że działacze Impelu stawiają nie tylko na swoją pierwszą drużynę. Siatkówka na wszystkich poziomach w mieście wygląda bardzo dobrze. Volley Mania to potwierdza. Potwierdzają też, rzecz jasna, nasze przedstawicielki w młodej lidze. Walka o pierwsze miejsce w grupie B młodej Ligi Kobiet trwała do ostatniej kolejki. Impel na koniec zdobył 24 punkty i o jeden wyprzedził MKS Dąbrowa Górnicza. MKS wygrał ostatni mecz na wyjeździe, ale jedynie 3-2 i ostatecznie nie zakończył sezonu z taką samą liczbą punktów co wrocławianki. Nasze jednak nie patrzyły na przeciwnika i zrobiły swoje na parkiecie. Zdemolowały Bielsztanki, pozwalając im w dwóch z trzech setów na zdobycie ledwie kilkunastu punktów. Pierwsza partia zakończyła się wygraną wrocławianek 25-19. Było skutecznie w każdym elemencie rzemiosła. Kibice mogą być dumni z występu swojej drużyny także w kolejnych partiach. Drugi set zakończył się wygraną wrocławianek 25-21, a w trzecim nasze zawodniczki pozwoliły przeciwniczkom na zdobycie ledwie 17 punktów. Czapki z głów. Prawdziwa zabawa zacznie się jednak dopiero teraz. Cztery pary półfinałowe i tylko jeden zwycięzca. Tak będą wyglądać zmagania o awans do turnieju finałowego, w którym zagrają właśnie zwycięzcy półfinałów. Przeciwnikiem Impelu w dwumeczu półfinałowym będzie Pałac Bydgoszcz. Pierwsze spotkanie 29 marca w Bydgoszczy. Rewanż dwa tygodnie później w hali we Wrocławiu.